Potem gdzieś rozpędzili tą mgłę, nie wiem, ale muszą jakoś, muszą chyba przekazać do Polski może, jakieś może instrukcje. Pompę pożyczyli od straży w Nowym Targu. Właśnie ta pompa troszkę gorzej, troszkę dłużej to zajmowało, w końcu się nie udało. Nie będę opowiadał teraz o tym, co się dzieje w Nowym Targu na meczach, ale mecz Winter Classic, już teraz przechodzę tak szybko do tego następnego meczu w St. Louis. Może był troszkę gorszy, mniej atrakcyjny, jeżeli chodzi o liczbę bramek, tam tempo i tak dalej. Troszkę ta rywalizacja mnie zawiodła, bo nie iskrzyło, tak jak zazwyczaj jednak między Blues a Blackhawks iskrzy. Ten mecz tak jakoś po prostu przeszedł sobie między tymi drużynami, ale było fajnie, było... Chodzi mi o te warunki, na które troszkę ponarzekałeś. Deszcz, który miał zniszczyć całkowicie imprezę, wiatr, który miał zniszczyć całkowicie imprezę, w ogóle chyba na pół godziny przed zawodami przestał padać, przestało wiać. Wszystko się udało. Niklas Hjalmarsson nawet tak złośliwie stwierdził tutaj w kierunku Caroliny Hurricanes. Nie wiem, czemu im się dostaje, nawet jak nie biorą w czymś udziału. Powiedział, że lód był lepiej przygotowany niż u huraganów na hali, więc chyba dobrze się grało, zresztą dobrze to wyglądało, było dobrze, było widać, że to jest tak mocno zmrożone, tak bardzo się bali tych warunków, że tak dobrze przygotowali lód. Ja nie widziałem różnicy pomiędzy tym, a tym, co mamy w halach. Było bardzo okej, pod tym względem. I widać było, że rozgrywka, że służy to rozgrywce, że było dobrze. Nie było żadnych dodatkowych przerw, absolutnie. 2 godziny 40 minut było po meczu. No i najlepiej czuł się Władi Tarasenko. Rozwalił temat szybciorem. No i bardzo fajnie. Mhm. A miał dużo więcej szans. On mógł tam ze 4 bramki. 10 strzałów na bramkę chyba, bo jeśli mnie pamięć nie myli, no to jest super wynik. Dwa razy sam na sam, jeszcze tam zmarnował z Crawfordem. W ogóle Rosjanie rozdają karty w NHL, o czym też już ostatnio tutaj nie omieszkałem napomknąć. Super się ogląda wszystkich, mają naprawdę renesans formy niesamowity. I Malkin, i Panarin gra świetnie, i jest Tarasenko, i Ovechkin też ostatnio się troszeczkę przebudził. Bramka teraz w dogrywce z Toronto wczoraj w nocy, też bardzo interesującym spotkaniu.